Dzień dobry. Przeprowadzę dzisiaj wywiad z panią dr Marią Benz, lekarzem sandomierskim. Nasi rodzice znają panią jako czynnego lekarza pediatrę pracującego wiele lat w Sandomierzu. Wiadomość o tym, że chcecie ze mną rozmawiać, była dla mnie miłym zaskoczeniem, chociaż z drugiej strony obawiam się, czy potrafię odpowiedzieć na ostrzał redaktorskich pytań. Dobrze, więc zacznijmy. Była pani doktorem pediatrą w Szpitalu Sandomierskim. Co skłoniło panią do tego wyboru i może ma pani jakieś historie z tego okresu, którymi chciałaby się pani z nami podzielić? Historii ja mam bardzo dużo, ale najpierw zacznę od tego, że razem z mężem Aleksandrem Bencem studiowaliśmy medycynę w Śląskiej Akademii Medycznej. Przyjechaliśmy do Sandomierza bezpośrednio po zdaniu dyplomu na staż przeddyplomowy i podyplomowy, bo tak wtedy było. Rok przed dyplomem staż w szpitalu i rok po dyplomie. Przyjeżdżając do Sandomierza znaliśmy tą placówkę, ponieważ stąd pochodziliśmy. Jako studenci nieraz byliśmy tu na praktyce wakacyjnej. Początkowo myślałam o chirurgii. Zorientowałam się jednak, że chirurg to nie tylko człowiek, który musi mieć dobrze, że się tak wyrażę, poukładane w głowie, ale także musi mieć siłę fizyczną. Ja tej siły fizycznej za bardzo nie miałam. Podobała mi się pediatria, więc po prostu zostałam przy pediatrii. Początkowo pracowałam w oddziale dziecięcym, przyjmowałam w przychodni i pracowałam też w oddziale noworodków. W międzyczasie cały czas się uczyłam, bo to było nieodzowne. Zrobiłam pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii w Kielcach, drugi w Instytucie Pediatrii w Krakowie i po uzyskaniu stopnia drugiego w pediatrii, stopnia specjalizacji, zostałam ordynatorem oddziału noworodków. Starałam się, ponieważ warunki były bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. Starałam się, żeby coś nowego powstało w związku z nowym szpitalem, jakiś nowy oddział, inny oddział noworodków, nie taki strasznie zabiedzony, jaki był w starym szpitalu. No więc w nowym szpitalu, o którym na pewno będziesz mnie jeszcze pytała, to będę opowiadać. W nowym szpitalu mój oddział noworodków, który prowadziłam 25 lat do momentu przejścia na emeryturę, był jednym z nowszych, nowocześniejszych w naszym województwie wówczas tarnobrzeskim. Dlatego, że dzieci też zaczęły przebywać łącznie z matkami i doszło do po prostu jakiegoś usilnego dążenia, żeby matki karmiły dzieci. Nie żeby były dzieci dokarmiane, tylko żeby były karmione piersią, bo dokarmianie było modne wcześniej. Chcieliśmy, żeby matki po prostu więcej przyłożyły się jak gdyby, zrozumiały konieczność karmienia piersią. Oddział prowadzony był w miarę dobrze. Myślę, że w miarę dobrze, bo już była też i patologia noworodka. No, później musiałam przejść, lata moje spowodowały, że musiałam przejść na emeryturę. Równocześnie przyjmowałam w przychodni dużo dzieci. Miałam z reguły bardzo dużo do przyjęcia tych dzieci. Niekiedy po godzinach musiałam zostawiać. W domu też pracowałam jako lekarz-pediatra. Czego nauczyła panią wojna i jak pani wspomina działalność w organizacji konspiracyjnej Młode Białe Orły oraz czasy szkolne? Wojna. Wojna po latach, to mogę powiedzieć, nauczyła mnie pokory. Ale w ogóle wojna to była dla dziecka, bo w momencie kończenia wojny w 1944 roku miałam 7 lat. Ale byłam już dzieckiem dosyć rozumnym i zdawałam sobie sprawę z koszmaru tej wojny. Mieszkam przy trasie wiodącej z Sandomierza do Staszowa,
gdzie drogą tą codziennie przyjeżdżali gestapowcy, gdzie drogą tą przepędzano Żydów jak stado zwierząt. Patrzył człowiek wystraszony zza okna, zza firanki na tym, co się dzieje. Do dnia dzisiejszego, jak usłyszę głośny, ciężki dźwięk lecącego samolotu, przypominający bombowce, bo teraz to samoloty cichutko sobie tam, słychać go, ale nie słychać tak, jak było słychać samoloty z czasów okupacji. To jest to dla mnie bardzo dużym jakimś, mimo że wiem, że to dawno było przeżyciem, wracają mi te wspomnienia. Bezpośrednio po wojnie mama moja, Bogumiła Szaraniec, zaprowadziła mnie do szkoły, żeby mnie zapisać do szkoły w Sandomierzu. W Sandomierzu zapisywała mnie do szkoły i potem miała na mnie też duży wpływ pani profesor Maria Makowska, o której później dowiedziałam się, dużo później, że była czynną łączniczką Armii Krajowej. Pani profesor przepytała mnie, bo zaczęłam się chwalić, że ja już umiem mnożyć, dzielić, miałam 7 lat i że przepytała mnie, a stąd miałam te wcześniejsze naukowe zdolności, że przebywałam wśród koleżanek starszych od siebie o 2 lata. One się uczyły tajnie, na tajnych kursach, no to ja z nimi tam gdzieś w kąciku wszystko przerabiałam jak gdyby. Więc do pani profesor powiedziałam, że pani profesor, ja nie czy pani profesor czy tak się zwróciłam, nie wiem, ale coś w tym sensie. Ja już umiem mnożyć, dzielić. Przepytała mnie i powiedziała, proszę panią, ja tego dziecka nie mogę dać do pierwszej klasy. Od razu zapisała mnie do klasy trzeciej. I w trzeciej klasie byłam nie ja pierwsza, bo była Wanda Wojtecka, Andrzej Szyncel, ten matematyk, profesor matematyki. Było nas kilkoro takich, wtedy troje, potem w liceum jeszcze doszli inni, gdzie maturę zdawali 16-letni uczniowie z tego powodu, że oni mieli wcześniejsze wiadomości. Jak mnie teraz ktoś pyta, że mówi, że skrócenie dzieciństwa, nie. Czułam się bardzo dobrze wśród kolegów, równolegle z nimi się nadążałam. Nie miałam jakichś oporów najmniejszych w zdobywaniu wiedzy. Szkołę podstawową skończyłam jako szkołę ćwiczeń. Teraz w obecnym Kolegium Gostomianum bezpośrednio po wojnie była szkoła podstawowa, szkoła ćwiczeń plus liceum pedagogiczne. Oni się uczyli, przychodzili do nas na lekcje i uczyli się, jak uczyć dzieci. Taka była forma nauczania wtedy nauczycieli. Po skończeniu 7 klas przeszłam do szkoły 11-letniej, to się u nas mówiło za parkiem, albo czerwona szkoła, czyli liceum obecnie numer 2. W tym czasie rozdzielono szkoły na żeńską i męską. Żeńska to była za parkiem, męska to była, to było późniejsze Kolegium Gostomianum. Jak wspominam czasy, mile wspominam. W ostateczności było różnie. Raz było przyjemnie, raz było mniej przyjemnie. Przecież tak samo jak wy teraz bawicie się, myśmy też chodzili na zabawy, myśmy też tańczyli, myśmy też uprawiali sport, może nie w takim stopniu jak teraz młodzież to robi, ale też uprawialiśmy to. Ale było też, ciążyła nad nami wojna. Bo w ostateczności zdawaliśmy sobie sprawę, mimo że byliśmy młodzi, w wieku właśnie młodzieży obecnie chodzącej do ostatnich klas szkół podstawowych albo do liceum, zdawaliśmy sobie sprawę z tragedii, jaką Polska przeżywała po wojnie. Mianowicie ludzie, którzy walczyli czynnie z Niemcami, potem nagle stali się wrogami kraju, zostali osądzani, męczeni, wysyłani na Sybir.
Myśmy to wszystko widzieli, mimo że ludzie mieli, jak to się można powiedzieć, zamknięte buzie. Nie można było mówić wszystkiego, co się chciało, bo się mogło wylądować w Urzędzie Bezpieczeństwa, czy w ogóle w miejscach mało przyjemnych. Stąd u nas powstał taki młodzieńczy bunt. Różnie to można nazwać. Kpili z nas potem wszyscy, że dziecięca zabawa. Może dla kogoś była dziecięca zabawa, dla mnie nie. Dla mnie to było bardzo poważne przedsięwzięcie. Mianowicie zorganizowaliśmy tajną organizację, która powstała w wielu szkołach wtedy. Przed nami powstała, albo równocześnie z nami powstała w Chobrzanach, tylko że wcześniej tam doszło do rozbicia tej... Była to organizacja Młode Białe Orły z przysięgą w lesie, w górach wysokich, ze swoim sztandarem. No niestety, nie trwało to długo, 2 lata niecałe, kiedy doszło do wydania, kiedy nas aresztowano ze szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego. Do klasy weszedł pan dyrektor z jakimś innym panem. Wyczytano nas po kolei i do gabinetu dyrektora. Tam nam zarzucono działalność w tajnej organizacji i czwórkami przeprowadzono. Nas szło 4 dziewczyny, 4 panów za nami do Urzędu Bezpieczeństwa. To jest teraz ten budynek. Poniżej Bramy Opatowskiej na Zakolu ten budynek taki. Tam, gdzie jest przystanek przy ulicy, przy Bramie Opatowskiej, po przeciwnej stronie przystanku jest ten budynek. Tam umieszczono nas w piwnicach, były dochodzenia. O tej sprawie już opowiadaliśmy. Taki był program Rówieśnicy. I to było opisane wszystko mniej więcej w tej naszej relacji mojej i kolegi Turbakiewicza, bo to było nie tylko żeńskie, ale żeńskie i męskie liceum. Ta 11-letnia żeńska i męska łącznie tworzyła tę organizację. Młodszych nas zostawiono w piwnicach Urzędu Bezpieczeństwa po przesłuchaniach, które nie były przyjemne, a starsi zostali wywiezieni, starsi, to znaczy mieli 17 lat, kto miał 17 lat, to został wywieziony do Kielc. Tam byli sądzeni przez sąd wojskowy. My natomiast, większość została wypuszczona do domu, a 6 osób zostało, nie wiedzieli co z nami robić, bo z jednej strony byliśmy zagroźni dla ustroju działacze, a z drugiej strony za młodzi, żeby osadzać w więzieniu. Mieliśmy wylądować w domu poprawczym koło Radomia, ale jakoś przetrzymali nas 3 miesiące, potem puścili do szkoły. Po zdaniu matury nikt z nas nie dostał się na studia przez 1 rok. Potemśmy się dostali. Także to są moje wspomnienia. Jak o nie pytacie, no bo tak to raczej nie mówię na ten temat. Nie wszyscy ludzie to chcą zrozumieć, nie wszyscy to chcą pojąć. Dowiedziałam się, że pani dom rodzinny był otwarty dla każdego człowieka i bywały tam znane osoby, między innymi znani lekarze i ministrowie. Skąd pomysł na taki charakter domu? Ten pomysł to nie był wymysł, to po prostu musiało. Życie do tego nas skłaniało. Po przyjeździe do Sandomierza mąż rozpoczął pracę na chirurgii, ale równocześnie został kierownikiem Wydziału Zdrowia. Wspólnie z ówczesnym dyrektorem szpitala, doktorem Zdzisławem Lizisem, zaczęli starania o budowę nowego szpitala. Stąd kontakt z ludźmi różnymi. Minister Grenda rzeczywiście był u nas w domu, bo przyjechał sprawdzać, jak się buduje nowy szpital. Wiele godzin chodził, zwiedzał i później został przez nas zaproszony.
może kontakty z wieloma ludźmi też były spowodowane tym, że przez wiele lat byłam przewodniczącą koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i współorganizowałam, nie ja sama, nas było kilkoro, współorganizowałam dni kliniczne Sandomierza. Polegało to na tym, że do Sandomierza w jakimś jednym lub w ciągu dwóch dni przyjeżdżało grono profesorów. Profesor Tatoń z cukrzycą, profesor Kuch z problemami Warszawy, to była Warszawa, profesor Kuch z problemami serca, łącznie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mokoszynie zorganizowaliśmy wpływ mikroelementów na organizm ludzki. Przyjechał profesor słynny profesor Aleksandrowicz z Krakowa. No i po prostu musiało się współżyć z ludźmi, jeżeli się chciało coś zbudować, coś zrobić. To nie można było, nie byliśmy tak znaczącymi ludźmi, żebyśmy mogli komuś coś narzucić, tylko raczej musieliśmy prosić albo starać się nakłonić tych ludzi do naszych racji. Co przychodzi Pani na myśl, gdy słyszy Pani słowo młodość? Młodość to jest najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. To jest piękny okres, dlatego że młody człowiek, on marzy i wierzy, że mu się to spełni. Oczywiście później to wszystkie nasze poczynania muszą być w jakimś sensie z dwóch stron rozpatrzone. Nie tylko z marzycielstwa, ale i z możliwości. A jak się jest młodym, to się swobodnie działa, po prostu ożywczo działa ten. I dlatego uważam, że młodzi ludzie powinni oprócz nauki, która jest bardzo ważna, powinni też mieć swoje jakieś zainteresowania. Lubisz czytać? Czytaj jak najwięcej. Lubisz tańczyć? Tańcz. Załóż sobie nawet kółko taneczne jakieś. Lubisz śpiewać? Śpiewaj solo albo w chórze. Po prostu oprócz szkoły, oprócz obowiązków rodzinnych, o czym się mało mówi, bo teraz troszeczkę za bardzo konsumpcyjnie jest młodzież może nastawiona w niekiedy. Oprócz pomocy rodzicom powinno się mieć swoje zainteresowania uboczne dobre. Ale działając w jakiejś grupie należy zawsze popatrzeć na to, co się dzieje wokół mnie. Co się dzieje, czy jest jakiś kolega, czy koleżanka, odosobniony, samotny, może ma ciężkie warunki, może w jakiś sposób drobny nawet, tym, że się z nim zaprzyjaźnisz, że pomożesz mu w jakiś sposób. Tak bym ja uważała, ale czy to i młodość, no dobrze, że jest młodość, bo potem za dużo jest rozwagi, za dużo różnych planów, że to, a może wypada, a może nie wypada. Młody człowiek to się nie zastanawia, tylko idzie do przodu i w ten sposób zmienia trochę świat. Jakiej cechy brakuje teraz nam, Polakom, i czego by nam Pani życzyła? Trudne to pytanie. Dlatego, że życzyłabym, żeby w Polsce było dobrze wszystkim ludziom, żebyśmy czuli się swobodni, bezpieczni. A to nie jest takie łatwe. Teraz zrobiliśmy się niesamowicie kłótliwi. Według mnie to nie ma jakiegoś takiego poszanowania drugiego człowieka. Owszem, ja mogę mieć takie zapatrywania, ktoś inne, co nie znaczy, że mamy bij, zabij na siebie mówić, reagować. Życzyłabym więcej rozwagi, spokoju, no, patriotyzmu, bo patriotyzm to nie tylko wzlotne jakieś tam cele, ale zwykła, codzienna, ciężka praca każdego człowieka. To jest patriotyzm w chwili obecnej.
Poznałam również ciekawą historię na temat tego, że opiekowała się pani chłopcem z Białorusi, Dmitrem. Co panią skłoniło do podjęcia się tak niełatwego zadania? Co mnie skłoniło do zajęcia się Dmitrem? Niekoniecznie Dmitrem. Po prostu jakimś dzieckiem ze wschodu. Ciągle myślałam, że przez te wszystkie lata, bo muszę ci się przyznać, że zbierałam materiał historyczny odnośnie służby zdrowia w Sandomierzu. Interesowałam się historią bardzo. Przez te wszystkie lata uzmysłowiłam sobie, że zostaliśmy jako naród, naród polski, niesamowicie zruszczony. Wszystkie Kresy Wschodnie, ci ludzie, którzy zostali tam, no zostali zrusyfikowani, no niestety. Iluż Polaków zostało na Syberii, w dalekiej Azji, w Kazachstanie. I tak sobie pomyślałam. Oni zrobili miliony ludzi unieszczęśliwili. Ja chociaż postaram się jednego Polaka, który jest na wschodzie, odruszczyć, czyli zrobić Polakiem. Pojechałam do Warszawy, tam załatwiłam, że dziecko, które chodziło do szkoły na Białorusi, pomagał mi w tym, znaczy w zasadzie to mi w dużej mierze pomógł pan Białołusz, ponieważ nauczyciel historii, czy jest ci znajomy? Więc pan Białołusz mi o tyle pomógł, że organizował spotkania i dzieci białoruskich w Polsce. Ja go spytałam, czy jest może jakieś takie dziecko polskie z Białorusi, które by chciało się uczyć w Polsce. Rozmawiał z matką, pan profesor rozmawiał z matką Dmitra. Ona jest nauczycielką koło Grodna. I przysłała go tutaj. Załatwiłam wszystko formalnie, także przez Warszawę. Taka gałąź Instytutu Studiów Zagranicznych. Bez niczego pozwolili. On tutaj, zresztą był jednym z najlepszych uczniów. A potem studiował w szkole głównej w Warszawie, w jej szkole handlowej w Warszawie. Doktoryzował się chyba i teraz przebywa w Szwajcarii. To mną kierowało. Po prostu mnie się wydawało, że ja w jakimś sensie coś dobrego zrobię. Czy zrobiłam dobrze? Nie wiem. Wiele spraw człowiek potem przeanalizuje, myśli. Wychodzi na tym dobrze albo źle. No, ale bywa w życiu tak. Czy uważa pani w takim razie, że współczesne wychowywanie i wychowywanie z tamtych czasów bardzo się od siebie różnią? I czy ma pani może jakieś rady dla współczesnych rodziców? Tak. Dla współczesnych rodziców mam radę, oczywiście, bo wydaje mi się, że zanadto są skoncentrowani na robieniu majątku, a za mało na własnych dzieciach. Powtarzam i będę powtarzać. Oprócz tylu zajęć, jakie miałam, a miałam ich masę, oprócz zawodowych, społecznych, licznych wyjazdów, nauki, starałam się, jak mogłam, przynajmniej wszystkie wakacje z dziećmi, urlopy spędzać, uczestniczyć z nimi. Jak były małe, chodziłam z nimi na wycieczkę, plecaki na plecy i wąwozy w pola. Uczyliśmy się, oglądaliśmy owady, oglądaliśmy roślinki. Po prostu w jakiś sposób starać się to dziecko związać ze sobą i z domem, a nie tak, że przypuśćmy, ja pracuję jak wół na to, żeby dziecko miało. Dziecko to ma materialnie, ale nie ma opieki i nie ma zainteresowania. Zrzucamy to na szkołę, że to do szkoły należy. Szkoła, był okres, że zrzucała to na rodziców, że to jest rodziców rola, wychowywanie. A chyba jest i tu, i tu. Dziecko głównie wzoruje się na rodzicach i na rodzinie. Jak widzi takie
konsumpcyjne podejście do tego, żeby jak najwięcej zarobić, jak najwięcej mieć, bo ktoś tam ma, no to się tak, taki rośnie jaś, jaki, jak to jest, jest takie powiedzenie, ale już zapomniałam jakie. Jaki tam Jan wyrośnie, jaki był jaś, czy odwrotnie, coś koło tego. W każdym bądź razie uważam, że czy jest może w wychowaniu więcej obowiązków bym dawała dzieciom w domu, w samym domu, jeżeli bym miała. Musi wykonywać pewne czynności, musi pewne czynności pomagać rodzicom, co nie znaczy, że ma harować jak wół. Musi mieć też swoje na weekendy, czy jakieś wyjazdy, czy... Ale jak sobie chce gdzieś zarobić coś, to niech sobie zarobi. Czemu nie? Ambicji za dużo nie można mieć, po prostu uważam, że... Czy ono się, wychowanie różni? Różni się chyba, bo inne były zupełnie warunki materialne kiedyś. No zrozum, bezpośrednio po wojnie to naprawdę ludzie nie mieli co jeść. To było autentyczne, to była bieda po prostu. Ubrać się w co nie było, zjeść dobrze nie było co. To wszystko w miarę lat się poprawiało i jest zupełnie inaczej. Także różnica może jest, ale głównie to chodzi o to, żeby była większa więź dzieci z rodzicami. To jest takie moje osobiste zdanie. I ostatnie pytanie do pani. Ale ja coś chcę powiedzieć jeszcze potem. Pytaj mnie na razie. Dobrze. Jak pani wspomina okres organizacji i funkcjonowania Sandomierskiej Służby Zdrowia po wojnie? I czy może pani opowiedzieć więcej o swojej książce? A, to chciałam. Widzi więc pani? W momencie, jak przyszliśmy do Sandomierza, wierzcie mi, tak uczciwie mówię, były bardzo ciężkie warunki. Szpital zbudowany kilka wieków wcześniej, dobudowywany wprawdzie był, bo początkowo był, nie był murowany, tylko był drewniany, ale potem był dobudowywany. Rozstrzelony, sale na przykład dla chorych były 14-łóżkowe. Wyobraź sobie, jesteś chora, jęczysz, boli cię coś i leżysz na sali, gdzie jest 12-14 osób. No takie były sale. Takie były, zabiegi były też. Jak ja na noworodkach miałam jeden inkubator, w którym powinnam zmieścić jednego wcześniaka, a w tym czasie miałam, przypuśćmy, troje maleńkich dzieci, które wymagały tego. Także to były bardzo ciężkie warunki pracy i leczenia. No i ludziom też było źle z tym. Naszym marzeniem mojego męża i moim było, żeby zmienić to. Ponieważ został kierownikiem Wydziału Zdrowia, jak powiedziałam, z doktorem Zdzisławem Lizisem zaczęli jeździć do Kielc, do Warszawy, przedstawiać sytuację szpitala, przedstawiać sytuację pacjentów. No i w końcu ten szpital został wybudowany z wielkim oczywiście trudem, ale pomagało wiele osób, zarówno z Sandomierza, jak i przypuśćmy z nawet i minister Szelachowski i inni uważali, że rzeczywiście jest potrzeba, no ale to była nieprzeciętna inwestycja. To nie tak, że wyskoczyć, a takich jak nasz to był i w Staszowie i gdzie indziej. Też były inne miasta, które potrzebowały. Także jak zaczęła się ta budowa na Krukowie, bo trzeba wam wiedzieć, że Kruków wtedy to była szkoła tam, prawda, jest w tej chwili w Kruków tak zwany. Wy nie wiecie, o czym ja mówię. Mokoszyn. Mokoszyn to był dawny majątek Kruków. Dawniej, przed wojną, szpital funkcjonował z opłat, to znaczy pacjenci płacili za szpital przed wojną
i z pieniędzy, które uzyskiwane były z majątków ziemskich. Żurawica, Kruków, kilka majątków ziemskich. Dochody z tych majątków służyły na utrzymanie szpitala w Sandomierzu. Po wojnie te majątki zostały upaństwowione. Tym samym zmieniła się płatność szpitala. Płaciło już wtedy państwo musiało dać. Na tej ziemi krukowskiej, czyli tam, gdzie w tej chwili stoi szpital, zaczęto budowę, ale tak pytałaś, że u mnie bywali różni ludzie w domu. Bywali. Na przykład biuro projektów w Krakowie. Ile razy oni u nas w domu byli? Bo po prostu przyjechali. Nie wiem, czy wiecie, że szpital stoi na wzmocnionych takich słupach betonowych, balach, bo inaczej było zagrożenie, że zbyt duża masa na takiej ziemi niezbyt mocnej, fizycznie niezbyt mocnej, niezbyt zbitej ziemi. Także po prostu ci ludzie gdzieś musieli coś zjeść, coś się napić. No więc gdzie? Taniej nam było kogoś poprosić do domu, jak stawiać w restauracji. Bo nie było tak, że miał na to pieniądze i akurat nie pieniądze on mógł sobie pozwolić przyjmować ludzi, którzy tu przyjechali, tu wymagali jakiejś zainteresowania. Stąd było nieraz tak. Zapamiętałam na przykład taki jeden dzień, to go wspomnę, żeby było 9 stycznia, tylko roku nie pamiętam dokładnie, kiedy w Sandomierzu w szpitalu przy porodzie kobieta umierała. Krwotok wystąpił tak masywny, ponieważ ja prowadziłam punkt krwiodawstwa równocześnie, zmobilizowałam Sandomierz, Kielce, Rzeszów. Zostały przetoczone 5,5 litra krwi musieliśmy zdobyć dla niej. Bo inaczej, no tak osoba ginęła. I wtedy ja też oddałam swoją krew, ponieważ ja mam grupę A minus, a to była osoba A plus. Nie było wyjścia, szło koniecznie. I wtedy właśnie taka zmęczona. Przyszłam do domu, a tu mam gości 9 panów z biura projektu z Krakowa. Wybrnęłam z tego. Ja, moja rodzina, mąż, wszyscy stanęli na wysokości zadania, ale to nie było łatwe. Satysfakcja była duża potem, bo i kobieta przeżyła, i myśmy przeżyli, i szpital szedł do przodu. No ale to po prostu tak było. A jeżeli chodzi o moje zainteresowania historyczne, jak tylko, jeszcze nawet nie pamiętacie tego, teraz w Sandomierzu na ulicy Zamkowej jest takie rumowisko, taki dom, gdzie na nim drzewo rośnie, tuż przy skwerku, jak się skręca do zamku, wyżej taki, po prawej stronie. Tam była poradnia dziecięca, ja tam przyjmowałam, ponieważ ludzie robili porządki w archiwach. W pewnym momencie wpada do mnie jakiś chłopaczyna i mówi tak: pani doktor, pani to podobno się interesuje historią, a pani wie, i rozkłada mi takie dokumenty, dyplomy przedwojenne, oczywiście dyplomy lekarskie. Jak złapałam to, ścisnęłam, mówię: chłopie, a skąd to masz? A on mówi: no bo my robimy porządki w archiwum i wszystko idzie na spalenie. Mnie się ręce zatrzęsły. Ile mogłam, tyle uratowałam. A resztę poszło rzeczywiście na przemiał, bo kogoś to nie interesowało, prawda? Ja tak zbierałam materiały historyczne, może 15, może 20 lat, trudno mi powiedzieć. W końcu napisałam rozprawę doktorską i broniłam doktoratu w Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku. Obroniłam, z tym, że leżał ten doktorat jakiś czas w spokoju.
W międzyczasie działałam jako prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Takie towarzystwo powstało w 1994 roku. Początkowo byłam prezes, prowadziłam sekcję przyrodniczo-matematyczną w pierwszej kadencji. W drugiej i trzeciej, czyli przez 8 lat, byłam prezesem Towarzystwa Naukowego. Ale ciężkie warunki zdrowotne w rodzinie i moje powodowały, że trzeba było raczej usunąć się, ktoś bardziej prężny, silniejszy i mający więcej czasu się tym zajął. Ten materiał potem opublikowałam nie tak dawno. Zobacz, w którym to tu roku jest? Nie tu. W 16. Bo pomyślałam sobie tak, może kogoś to zainteresuje. To są dzieje i rozwój opieki zdrowotnej w Sandomierzu w latach 1795, czyli od trzeciego rozbioru Polski do wybuchu II wojny światowej. Masę materiału przejrzałam w Sandomierzu, no to archiwum nasze państwowe, archiwum kurii diecezjalnej, ale i w Kielcach, i w Radomiu. I byłam w bibliotece sejmowej, bo jeden z lekarzy sandomierskich, doktor Krawczyński, zresztą rozstrzelany przez Niemców, był trzykrotnie w Sejmie, posłem Sejmu. On to ustalił na przykład uchwałę o pochówku. Bo zrozumcie, kiedyś Polska była pod trzema zaborami. W każdym zaborze były inne, obowiązywały inne przepisy, nawet jeżeli chodzi o pochowanie zmarłych. I on właśnie w Sejmie przeprowadził tą ustawę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Tam w trzeciego dnia pochować, na głębokość jaką i tak dalej. Także byłam tam w bibliotece sejmowej, zebrałam te wszystkie dane. Gdzie można było, to starałam się jak najwięcej zebrać. O lekarzach, dentystach, felczerach, położnych, no i o samym szpitalu też trochę. No dobrze, pytania mi się skończyły. Pytania ci mnie się skończyły. Dziękuję. Może ktoś bardzo. Coś jeszcze ma jakieś zapytanie? Ma ktoś pytania? To dziękuję pani bardzo. Dziękuję za rozmowę. Nie zanudziłam.